Głogowscy strażacy otrzymali w środę 8 zgłoszeń, z czego 6 dotyczyło wiecznej aury. Skutków tragicznych udało się uniknąć, ale chwilami było groźnie. Jedna osoba potrzebowała pomocy medycznej. Na ulicy Śniadeckich osoba, która przechodziła chodnikiem, na tą osobę oberwała się gałąź, osoba została poszkodowana. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia naszych zastępów ta osoba była już w karetce pogotowia, przytomna. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu tej gałęzi, odsunięcia na bok. Na ulicy Sikorskiego drzewo spadło na 2 pojazdy, więc tam straty wstępnie zostały oszacowane na około 10 tysięcy. Poza tym to były głównie gałęzie, konary drzew, które blokowały drogę. Jeszcze więcej pracy mieli polkowiccy strażacy, którzy w ciągu minionej doby wyjeżdżali kilkanaście razy. Najwięcej działań podejmowali na terenie gminy Grębocice. Dochodziło najczęściej do zawalenia się czy to całych drzew, czy tylko konarów na jezdni i zablokowania ruchu drogowego. Takim zdarzeniem poważniejszym było zerwanie dachu w miejscowości Żabice, gmina Grębocice, oraz upadkiem konaru na linię energetyczną doprowadzającą prąd do przedszkola. W pobliżu przedszkola w Rzeczycy mieszka pani Stefania, która z niepokojem spogląda na utrzymujący się silny wiatr. Obawia się, że na jej posesję spadnie niewycięty konar. Jest posprzątane, bardzo ładnie posprzątane, ale obawiam się jeszcze o tą gałąź, żeby nie runęła na mój belweder. Mieszkam sama i się boję, no bo potem co ja zrobię? Jak mi się budynek tam zawali, ta gałąź jest niebezpieczna, naprawdę. Ona się tak kołysze, ja się boję, jak nie wiem. Urzędzie gminy zapewniono nas, że interwencja w tej sprawie zostanie podjęta niezwłocznie. Jednak w trakcie takiej aury o własne bezpieczeństwo możemy zatroszczyć się sami. Jeśli już są jakieś różne symptomy odnośnie takiej aury, to należy pamiętać, żeby zabezpieczać swoje mienie na przykład na balkonach, żeby pościągać doniczki z tych balkonów. No i różne takie elementy, jak pan redaktor wspomniał, trampoliny, no warto je naprawdę dosyć solidnie zabezpieczyć jakimiś kotwami, czy potocznie zwanymi takimi śledziami, które kiedyś się zabezpieczało namioty, żeby po prostu nie zrobił się z tego żagiel. Warto posłuchać rad strażaków, bo synoptycy przewidują, że silny wiatr może utrzymywać się w regionie jeszcze przez kilka dni.